Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Mińsku. Na podstawie list obecności stwierdzam, że na stan 6 członków Komisji Spraw Społecznych w posiedzeniu uczestniczy 5 jej członków. Na stan 5 członków Komisji Rozwoju Gospodarczego w posiedzeniu uczestniczy 4 jej członków. Jest to odpowiednia liczba członków do podejmowania prawomocnych decyzji. Witam zaproszonego posła pana burmistrza Jacka Iwaka. Dzień dobry. Witam pana sekretarza Jarosława Leśkiwa. Witam pana kierownika Krzysztofa Paluna. Witam szefa Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pana Janusza Czerwona. Witam pana wiceburmistrza Michała Kupińskiego, mieszkańców Pińska. Informuję państwa, że porządek obrad członkowie komisji otrzymali w dniu 19 listopada. Czy państwo radni mają uwagi do przedstawione do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie będziemy obradowali przy przedstawionym porządku obrad. Informuję państwa, że protokół ostatniego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego został dostarczony państwu i złożony w Biurze Rady. Zostały zgłoszone do niego uwagi i poprawki przez państwa radnych. Zostały one naniesione. Czy państwo radni chcieliby jeszcze odnośnie tego protokołu zabrać głos? Dziękuję. Proponuję przyjąć protokół wraz z poprawkami bez odczytywania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia komisji? Proszę podnieść rękę w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Na podstawie głosowania stwierdzam, że protokół wraz z poprawkami został przyjęty. Przechodzimy do punktu drugiego. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Ińsko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Proszę bardzo. Panie burmistrzu. Szanowni państwo, w związku z zmianą sposobu organizacji transportu publicznego, która w życie tak naprawdę wejdzie dopiero 1 stycznia 2017 roku, my musimy się do tego przygotować już teraz, ponieważ musimy po pierwsze określić sieć właśnie przystanków, na których będzie jakaś komunikacyjna oparta. Ja zaraz usiądę. Na których ta sieć będzie oparta. Ponieważ do końca listopada musimy... Ponieważ do końca listopada musimy... Dziennika Unii Europejskiej, aby właśnie jak powiedziałem wcześniej, 2017 roku móc tą sieć zgodnie z nową ustawą zorganizować na naszym terenie. Krok pierwszy to właśnie ta uchwała w sprawie połączenia przystanków komunikacyjnych wozów i chciałbym tutaj pan Krzysztof przedstawić tą uchwałę. Przygotowaliśmy załączniki graficzne, ponieważ musimy właśnie ustalić, jest takich kilka miejscowości, w których mamy kłopot z ustaleniem przystanków, bo z jednej strony są takie miejscowości, na przykład wezmę chociaż Wysiennik pierwszy wybrzeż, tak? Gdzie nie ma problemu, bo tam będzie co i jak. Natomiast chodzi tu głównie o miejscowości Gronowo, Granica i Krzysztofa jeszcze jedno. Nie Kaliszewo. Nie Kaliszewo.
gdzie to nie jest takie proste i oczywiste, gdzie te przystanki mają być. Bo z jednej strony fajnie, gdyby dzieci miały jak najbliżej do domu, przystanku, a z drugiej strony no, w przypadku miejscowości tak jak na to wydobę, jako jest najbardziej przykładowy, no aż trudno, żeby przy każdym domu zatrzymywał się autobus, bo to się wiąże z określonymi też nakładami. Przystanek to miejsce wyznaczone, które musimy oznakować. Musimy oznakować oznakowanie poziomym i pionowym. To się oczywiście wiąże z kosztami, etc., etc. Dlatego postanowiliśmy, że w tej uchwale nie piszemy konkretnie już, gdzie te przystanki mają być, tylko pokażemy Państwu, jak sprawa wygląda, powiedzmy sobie to na dzień dzisiejszy i jakie ewentualnie propozycje byśmy mieli co do tego, gdzie te przystanki mają być. Mamy załączniki graficzne do każdej miejscowości. Pan Krzysztof z autobusami szkolnymi przejechał wszystkie miejscowości i zaznaczył na chwilę obecną na tych kartkach, gdzie te przystanki są. I może najpierw przyjdę przedstawę. Dobrze, dwa słowa komentarze. Uchwałę, a ja zaraz będę graficzne załączniki odtwarzam na rzeczy tego, jaki będzie konieczny w danym momencie. Szanowni Państwo, przyjęliście Państwo projekt uchwały, w którym załącznikiem wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie blisko. Jest to jakby stan inwentaryzacyjny według dnia dzisiejszego, natomiast nie są to jeszcze wyznaczone przepływy przystanków. Praca nad uchwałą trwała jakby trzystopniowo, ponieważ najpierw musiał się wypowiedzieć zarząd województwa ustalając sieć przystanków na drogach wojewódzkich. Następnie zarząd powiatu ustalając sieć przystanków na drogach powiatowych. Dopiero ostatnim etapem jest przyjęcie uchwały przez Radę Miejską. Ustalenia przystanków w miejscach, gdzie one są niezbędne do funkcjonowania przyszłego systemu transportu publicznego. I tu, proszę Państwa, jest dosyć istotna różnica pomiędzy tym, co dzieje się dotychczas, zmiana uchwały o transporcie publicznym, wprowadza nowy obowiązek, nowy zakres działania dla odpowiednich rad, mam tutaj na myśli Radę Gminy, Radę Powiatu i Sejmik Województwa. I jest to związane z organizacją tak zwanego transportu publicznego. Jest to sieć dowozów mieszkańców z danego terenu do jednostek i organizacji działających samorządów odpowiednich szczebli, poczynając od szczebla Rady Gminy, kończąc na sejmiku województwa. Transport publiczny charakteryzuje się tym, że musi mieć charakter otwarty, dostępny dla wszystkich. I to jest ta istotna różnica pomiędzy tym, co było do tej pory, a tym, co będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. W dniu dzisiejszym mamy tak, że gminy zapewniają oczywiście dowóz dzieci do szkół, to jest jakby inna historia, natomiast to, co się dzieje poza tym, odpowiednie rady gminy by nie interesowały. Jedynym jakby punktem stycznym, który miał miejsce w historii dzisiejszej, to jest to, że odpowiednie organy opiniowały zgadzały trasę przejazdu komunikacji, no nazwijmy to publiczne, natomiast to był transport prywatny, który świadczył usługi na rzecz ludności. Od 1 stycznia 2018 roku zmienia się to diametralnie, otóż to wszystkie odpowiednie organy muszą zorganizować transport publiczny. Muszą bądź nie muszą, to wszystko zależy będzie od, oczywiście od analizy stanu bieżącego, od analizy potrzeb i od analizy kosztów utrzymania tego transportu publicznego. Jednakże pierwszym krokiem wyprzedzającym to wszystkie działania, które nastąpią w następnym okresie, czyli określenie zakresu świadczonych usług transportu publicznego i organizacji, jest wyznaczenie sieci przystanków komunikacyjnych tak, aby pojazdy, które będą świadczyć transport publiczny, niezależnie od tego, kto będzie organizatorem, mogą się zatrzymywać w miejscowościach w zależności od potrzeb. I temu też służy właśnie przygotowany projekt. Tak jak wspomniałem na wstępie, jest to inwentaryzacja na dzień dzisiejszy wszystkich punktów, na których zatrzymują się w tej chwili autobusy, pomijając sieć przystanków ustaloną przez marszałka województwa i ustaloną przez Radę Powiatu. I tutaj będę musiał Państwu po kolei jakby omawiać wszystkie miejscowości, w których jest w tej chwili ustalona sieć przystanków komunikacyjnych dla drogi wojewódzkiej, dla drogi powiatowej. Rozpocznijmy może, cóż mamy pierwszy środek. Moje
5%. Zarząd powiatu ustalił dla miasta Jelińska dwa przystanki na drodze powiatowej, to jest przy ulicy Bohaterów Warszawy naprzeciwko byłego ośrodka zdrowia i na skrzyżowaniu z ulicą Łąkową. Jest to droga powiatowa, kompetencja powiatu, te dwa przystanki są uchwale Rady Powiatu ustalone. Natomiast w Ińsku brakuje nam tak przystanku przy drodze głównej w centrum miasta, które jest przy ulicy Bohaterów Warszawy, na którym obecnie zatrzymują się wszystkie kolejne autobusy i busy komunikacji publicznej. I to jest właśnie w tym projekcie wymienione w punkcie pierwszym na ulicy Bohaterów Warszawy, działka numer geodezyjny 164 przez 6. To jest to zwyczajowy przystanek, ten, który obecnie funkcjonuje. Kolejnym punktem, który musi ustalić, jeżeli ma transport publiczny funkcjonować, jeżeli chcemy go włączyć wspólnie w dowozy dzieci, połączyć z dowozami dzieci do szkół, to oczywiście musimy ustalić przystanek przy zespole szkół, albo tam autobusy z dziećmi się zatrzymują. I to jest kolejny przystanek numer 2, to jest ulica Poprzeczna, działka numer 190 przez 1, obręb miasta Ińsko, pętla przy wejściu do szkoły, zespołu szkół. To Państwo wiecie, którym to jest miejsce. Kolejnym przystankiem, który potrzebuje tej akceptacji, jest nowo tworzony przystanek dla dowozów ze strony Sucieńca i ewentualnie Zdrowca, przystanek przy plaży miejskiej, skrzyżowanie ulicy Armii Krajowej z Aleją Słoneczną. Jest to działka gminna, parking 320 przez 2, obręb pierwszy miasta Ińska. To również jest na załączniku graficznym pokazane, w którym to jest miejsce. To tyle, jeśli chodzi o Ińsko, bo przystanek Rybionek, jest to droga wojewódzka, przystanki na Rybionku ustalone są przez Zarząd Województwa, przyjęte są odpowiednią uchwałą Zarządu Województwa. Podobnie z ulicą Henryka Sienkiewicza naprzeciwko dawnego biotanolu, obecnie tam Polskiej Koncert Spirytusowy. Te również przystanki są na drodze wojewódzkiej i również są ustalone przez Zarząd Województwa. To nie jest jakby kompetencja naszej rady. Ale one są ustalone. To są ustalone. One są uchwałą i naszą. Tak. No ja rozumiem. Tak, są ustalone. Ja mam wypisy z uchwał odpowiednich Rady Powiatu i Sejmiku Województwa. Krótko mówiąc, w Mińsku proponujemy nowe przystanki właśnie w tych trzech miejscach, tak jak mamy na tej tabelce przedstawionej, tak jak ja pokazywałem na załącznikach graficznych. Tak? Czyli w szkole, powiedzmy na Bohaterów Warszawy, ten powiatowy i przy Słonecznej. I przy Słonecznej. Tak jak mamy teraz na nadal. Nie, no, w zakresie dobra. Tutaj, tu w tym miejscu. To jest pan parking. Ale a po co my będziemy powiadać ten przy Bohaterów Warszawy na obecnym przystanku, ten powiatowy? To nie jest powiatowy. To nie jest powiatowy. To nie jest powiatowy, to jest działka gminna. Powiat tutaj nie ustalał na przystanku. Powiat ustalał za przystanek, który ma wjeździć od Słonecznego. Czyli jest obecnie na naszym. Tak, ale jest nasz działek, my musimy go ustalić normalnie. On nie, bo tam jest, ale normalnie nie jest uchwalony, tak? Czyli te trzy przystanki jest uchwalane. I tutaj jakby sporu nie ma, prawda? Nie jest jeszcze jeden spór. No. To po co my na przybrzeżnej koło szkoły będziemy ustalać przystanki, jak to jest transport, że tak powiem, zamknięty, tak jakby zakładowy, wewnętrzny, tylko dzieci. Już odpowiadam. My w tej chwili musimy przewidzieć wszelkie możliwości. Na dzień obecny transport u nas to jest tak zwany transport specjalny, publiczny specjalny, czyli my mamy transport, tak jak powiedział przewodniczący, zamknięty i dowozimy tylko dzieci. Ale od 1 stycznia 2017 nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na bazie tego, co w tej chwili mamy i na bazie przystanków, które dzisiaj ustalimy, był to transport otwarty jak gdyby dla ludzi, publiczny, krótko mówiąc, zgodnie z definicją, jaka jest w ustawie. To znaczy, że możemy spowodować taką sytuację, że te autobusy, które w tym momencie dowożą dzieci, będą również mogły zabierać mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli sobie kupić bilet. Wtedy to jakby zmienia się całkowicie kwestia rozliczenia tego całego przedsięwzięcia, ponieważ my w tej chwili mamy tak zwaną kilometrówkę, czyli rozliczamy się z przewoźnikiem od przejechanych kilometrów. A nie od ilości dzieci. Od kilometrów. W sytuacji, kiedy byśmy poszli w kierunku innym, czyli że transport będzie transportem stricte publicznym, gdzie my oczywiście mamy wpływ na te linie komunikacyjne, bo dalej dla nas najważniejsze jest to, żeby dowozić dzieci. Ale wtedy sytuacja może być zupełnie inna. Wtedy my kupujemy od operatora, zgodnie z ustawą, to się nazywa operator wówczas, którego wyłonimy czy to w drodze przetargu, czy też w drodze umowy bezpośredniej, bo ustawa to dopuszcza. My od tego operatora wykupujemy bilety miesięczne co miesiąc
Czyli jest to jakby zwykły transport publiczny i ślad za tym jest właśnie ta możliwość, że każdy mieszkaniec w miejscowości wokół Mińska może sobie również pójść na ten autobus, kupić bilet, przyjechać. My wtedy te bilety, musimy warto robić tę uchwałę, my wtedy te bilety też rozliczamy u marszałka, dostajemy po prostu jakby zwrot kosztów za te bilety. Po prostu ustawowo, tak to będzie funkcjonowało. I nie będziemy mogli tego zrobić, jeśli nie przyjmiemy się tej uchwały. Dlatego ten przystanek, my przewidujemy, że tamta sieć będzie jeździła też na teren. Musimy tylko formalnie się ustawić. Bo jeśli my tego nie przewidzimy dzisiaj, to potem nie będziemy mogli z danego miejsca korzystać jako z przystanku. Mogę? Proszę. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Ja myślę, że my niepotrzebnie sobie komplikujemy sprawę i życie, bo po pierwsze ludność gminy się zmniejsza. A po drugie, za rok, jeżeli będziemy podejmowali uchwałę, to pan burmistrz powiedział, że będziemy mogli w ten sposób rozliczać ten transport, to podejmiemy też uchwałę o przystankach tych górniczych. Ale my musimy to robić teraz. Dlaczego? Dlatego, że do końca listopada musimy ogłosić w Dzienniku Unii Europejskiej zamiar przystąpienia do przetargu. Jeśli nie zrobimy tego w tej chwili, ustawa mówi wyraźnie, musimy wyprzedzić o rok wejście w życie ustawy. Ustawa wchodzi w 1 stycznia 2017, no tak najwyższy jest. Szkoda, że nie o 5 lat. No ale no tak, niestety jest to tak nasz wymysł. 1 stycznia 2017 wchodzi w życie ta ustawa i jeśli my tego nie zrobimy teraz, to może się okazać 1 stycznia 2017, że nie będziemy mieli prawa w ogóle wozić tych dzieci. Tak w skrócie. Ja myślę, że sytuacja będzie tak, rzeczywiście będzie wyglądała, że my tu poniesiemy nakłady, postawimy słupki, oznakujemy poziomy pionowe, tak jak pan powiedział, nie? A na tych przystankach za rok czy za dwa pies z kulawą nogą się nie będzie zatrzymał. Tak będzie. No w przypadku przystanku na ulicy Poprzecznej to on jest nam niezbędny, że tak powiem. Tam dzieci będą dowożone krotkę. Ja bym właśnie się skupił na tych miejscowościach innych, gdzie uważamy, że nie potrzeba, żeby zatrzymywał się autobus przy każdym domu, a nie na Mińsku, bo akurat te trzy przystanki, które proponujemy są, myślę, bardzo oczywiste i wynikają jakby z tego, co w tej chwili właśnie mamy. Sprawa o tym, z której nie chodzi, tak, na razie mówimy nic, ale jak będziemy na wieś, to zobaczymy. Tak, no właśnie dlatego chcemy, żebyśmy wszyscy wspólnie podjęli decyzję rozsądną, bo te przystanki muszą być, tak jak powiedział pan sekretarz, to jest prawo opcji. My w tej chwili zakładamy, że ten przystanek będzie nam tutaj potrzebny, co nie znaczy, że w sieci komunikacyjnej, którą będziemy potem musieli stworzyć, będziemy musieli go ująć. My stworzymy sieć komunikacyjną. My mamy takie obowiązki. Tak, oczywiście, i będziemy tworzyć, już będę tworzyć. Panie Przewodniczący, ja nie mam przełożenia na to, co Sejm ustala. Ustawa od nas wymaga takich, a nie innych ruchów i my po prostu wykonujemy. Tak jest. Już widzę, że Bruksela się interesuje, gdzie w lodówku będzie autobus i będzie w Bruksela to może nie, ale tym się zainteresują mieszkańcy, którzy przyjdą do nas później po to i powiedzą, dlaczego gmina nie ma sieci komunikacyjnej uchwalonych przystanków, przez co my nie możemy korzystać z ulg ustawowych. Ja coś mogę powiedzieć. Proszę bardzo. Ja rozumiem, panie kierowniku, panu, że wszystkie te przystanki zostały ustalone w oparciu o to, jak dzisiaj jeździ autobus szkolny i zatrzymuje się w określonych miejscach, tak? No i należy według mojej oceny te przystanki oznaczować, ponieważ i tak się tam zatrzymuje autobus i tak się zatrzymuje. Dzisiaj te, o których mówimy, no może dodatkowo jestem tam na Armii Krajowej i Alei Słonecznej, ale tam coraz więcej też ludzi przecież mieszka. I te przystanki, które dzisiaj tu funkcjonują, oprócz właśnie tego jednego, jest pięć, no one pięć były od zawsze. Chodzi o to, że my musimy formalnie to uchwalić. Proszę Państwa, to pod Państwa rozwagę jest wybór miejsc zatrzymywania się pojazdów. Natomiast w tej chwili, tak jak wspomniałem, jest to inwentaryzacja uwzględniająca stan dzisiejszy i postulaty mieszkańców. No, ten przystanek Aleja Słoneczna, Armii Krajowej. Właśnie mieszkańcy wnosili właśnie. Jest to konsekwencja tego, że udało się wreszcie z PKS-em Złocieniec ustalić, że będzie autobus się w tym miejscu zatrzymywał. Aż by mógł się zatrzymywać, to musi być wyznaczony przystanek, bo inaczej mu nie wolno. To jest krok, to jest naprzeciwko potrzebom mieszkańców. Oczywiście, tam też mieszkają. Natomiast reszta przystanków zaraz będziemy do tego pozostawić. To idzie tak. Czyli nisko mielibyśmy, jak omówione. W tej chwili miejscowość Czechy.
W miejscowości Czertyn Zarząd Dróg Wojewódzkich wyznaczył dwa przystanki na drodze wojewódzkiej 151, czyli na skrzyżowaniu drogi przez miejscowość Czertyn do skrzyżowania z drogą wojewódzką 151. One są ujęte w uchwale Sejmiku Województwa, natomiast nie ma przystanku ustalonego przez Zarząd Powiatu w samej miejscowości Czertyn. W uchwale Rady Powiatu ten przystanek w ogóle nie funkcjonuje, nie ma miejsca, natomiast wiadomo, że w tej chwili autobus z dowozami dzieci tam się zatrzymuje. Nie możemy tego zrobić na drodze powiatowej, natomiast mamy pętlę na działce przy starej świetlicy. Tak. Jest to działka geodezyjna numer 106 i na tej działce jest propozycja ustanowienia przystanku dla zatrzymującego się autobusu na drodze powiatowej. Tak, tak, stoi. To jest działka gminna, tak? Tak. Bo my nie możemy na działkach obcych jakby ustanawiać tego, a jeżeli nawet ustanowimy, to tak musimy uzgodnić z zarządami odpowiednich dróg, to musimy wcześniej ustanowić. Dobrze, to Czerny mamy nadzieję. Kolejna miejscowość Granica. Granica? Granica, tak. Granica to jest... Mamy prawo. Cztery przystanki. Trzy. Nie ma granicy? Jest. Trzy. A może nie mamy gdzieś tam umknął zdjęcie. Gdzieś zdjęcie umknął z granicy. Ale to nie jest. To ja mówię może w ten sposób. W miejscowości Granica autobus szkolny zatrzymuje się w trzech punktach. Jest to droga gminna. Jak wszyscy znamy granicę, ma prawie 4,5 km długości droga przejeżdżająca przez tą miejscowość. Autobus zatrzymuje się w trzech punktach. Pierwszy od strony tutaj wjazdu z drogi Węgorzynko-Storkowo, to jest przy dawnej zabudowie Państwa Rodzie, to jest budynek, proszę to nie skłamać, przy nieruchomości numer 1, tam są dzieci, zabiera te dzieci. Następnie w środku miejscowości, przy nieruchomości numer 14, to jest drugi przystanek, to jest około 2 km od wjazdu do miejscowości Granica. I trzeci przystanek, przy nieruchomości numer 22 po prawej stronie, to jest przedostatni budynek przed Żwirowym. Tu mogę się wtrącić, przepraszam. Ważne jest to, żeby podać panu państwu radnym odległości między tymi przystankami, prawda? Żeby, chodzi o to, żeby to było takie, że dziecko nie ma 3 km do domu, tylko żeby to były takie porównywalne odległości, tak? I akurat te trzy przystanki są zasadne, ponieważ nie ma zbyt wielkich odległości do dochodzenia dzieci do tych punktów, gdzie muszą się do komunikacji. Tak jak mówiłem, pomiędzy przystankami jest około 2 km. Natomiast coś na granicy ma zbyt wiele mieszkańców, nie ma zbyt wiele dzieci, to 100% tak, w 100% zaspokaja jakby potrzeby do wozu szkoły. To nie jest na pole. Ja rozumiem jeszcze, panie Krzysztofie, że ten przystanek dla wysiadających i dla wsiadających przy 151 już zatwierdzony. Tak, to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, przepraszam, Sejmik Województwa podjął uchwałę. Ja mam jeszcze państwu macie ochotę, bardzo proszę, tu jest wyciąg z uchwały Sejmiku Województwa i wyciąg z uchwały Rady Powiatu, które mówi, które przystanki... Już tego nie dostarczali, ale oczywiście nie mamy, bo nie może być inaczej. Nie możemy to wyznaczyć przystanek zamiast gdzie oprócz wyznaczony przez inną jakby tutaj instancję. Nie jest to w naszej gestii, nie jesteśmy właściwi. Dobrze, to myślę, że granica chyba państwa radni tutaj nie mają wątpliwości, tak? Bo my też nie mamy tu wątpliwości. Mamy wątpliwości nie. Co dalej? Jedziemy Gronówką. Gronówką. Proszę, 4-5. Rozległa też. Proszę Państwa, Gronówko też jest rozległą miejscowością. Dom od domu jest dosyć daleko, natomiast autobus w Gronówku na chwilę obecną zatrzymuje się w 5 miejscach. I tu mamy problem, żeby wskazać te, bo uważam, że 5 to jest za dużo. Pierwszy zatrzymuje się przy wjeździe od strony Kordonu, to jest przy budynku numer 2. To jest tutaj. To jest ta główna część tej mapki. Przy Grucu, tak? Tak. Następny przystanek jest przy budynku numer 6. Jaka jest odległość mniej więcej? Jeśli tutaj chodzi o to, to jest około 800 metrów, kilometr. To jest mniej więcej. Natomiast 6 i 8 to jest odległość 150-200 metrów. I tutaj uważamy, że powinien być jeden przystanek, albo tu, albo tu. Mamy dwa przystanki, tu i tu. To przy 8, bo jest dalej. Ja uważam, że akurat ten przystanek, który jest tak po środku, można powiedzieć,
bo bardziej niż i w tą stronę, i w tą stronę, prawda? Czyli ja bym był za tym, żeby tego przystanku nie uchwalić, żeby go wykreślić akurat. Dużo tam dzieci akurat? Nie. Ja jeszcze na pytanie właśnie, czy dużo właśnie dzieci dojeżdża z tego Gronówka i może by te przystanki też ustalić według potrzeb tam, jeżeli dzieci gdzieś w jednym za dwa lata się może zmienić. Ja jeśli mogę dać słowo, pani radna, ja myślę, że to jest kryterium kompletnie bez znaczenia w tym momencie, bo nie jest tam nigdy nie na 2016, tylko uchwalamy to na lata do przodu. Za dwa lata się zmieni. W tym momencie może są dwójka dzieci, ale za rok może tam być 15 dzieci, tego nie wiem. My musimy ustalić przystanki tak, żeby od jednego do drugiego przystanka była względnie taka podobna odległość. Ja podam przykład zupełnie inną sytuację. Wyobraźmy sobie, że ktoś mieszka w Mińsku na tam, jak jedziemy do Stargardu, tam gdzie mieszka pan Krzyżanowski. No tam są przecież też dzieci. To jest dziecko, które ma 2,5 km do szkoły. I nikt się tym nie przyjmuje. Bo my nie mamy obowiązku dowozić dziecka z Mińska do szkoły w Mińsku. Dlatego też nie chcielibyśmy, żeby popatrzeć tutaj za jakąś taką przesadę i organizować przystanki, zwłaszcza w takich miejscowościach ulicowych, jak Rodowo, przy każdej chałupie, że tak powiem brzydko, tylko żeby mniej więcej te odległości między przystankami były zbliżone, żeby te dzieci w miarę sprawiedliwie miały ten odstęp od przystanku do domu. Tak? Dlatego uważamy, że tutaj no ten przystanek jest oczywiście niezbędny, ten pierwszy, natomiast z tych dwóch ja bym wybrał ten środkowy, bo właśnie o to chodzi, on jest mniej więcej po środku. Wtedy mieć przystanki w jednym, a drugim, gdzie są dwóch kilometrów. W której posesji? W sześć. I ten by według pana burmistrza i pana byłby zbędny, tak? Znaczy nie to, że zbędny. Chodzi o to, że przystanek przy posesji numer 8, no jeśli dziecko będzie musiało przejść te 200 metrów, to nie jest jakaś tam sytuacja nie do załatwienia, tym bardziej tak jak powiedziałem, że w Mińsku dzieci przechodzą często po 2 km i nikt mi się specjalnie nie przejmuje. To jest sytuacja. Jeszcze chciałbym zwrócić na jedną uwagę. Otóż teraz nie ma problemu z zatrzymaniem się pojazdu ruszeniem i dowozem, bo jest ciepło, nie ma jeszcze trudnych warunków. Ale przychodzi zima i na tych drogach zaczyna się robić ślizg. Nie zawsze zdąży się dotrzeć z odpowiednim odświeżeniem bądź posypaniem tych dróg. I później kierowcy mają poważne problemy z nadążeniem z czasem. Jeśli to są trzy przystanki, to oni w miarę się tam wyrabiają i nie ma tylu problemów. Natomiast im więcej jest przystanków, tym większe prawdopodobieństwo, że te opóźnienia będą narastały, będą problemy z rozpoczęciem po pierwsze zajęć w szkole dla tych dzieci z odpowiednim czasem na to, żeby one się przygotowały do bezpieczeństwa. Podsumowując, z tych dwóch przystanków proponujemy przystanek przy posesji numer 8. Natomiast państwo radni oczywiście mogą tutaj. To znaczy będzie tak, przystanek numer 1, 2, 8, a tu? A 1, 2, 3, 4, 5, to który z tego? No to teraz chodzi o czwartek, no właśnie do tego teraz chodzi. Tak, już to jest Mogę? Mogę, panie Krzysztof. Mogę zadać pytanie, w którym miejscu są młodsze dzieci? Bo trzeba zostawić tam, gdzie są młodsze dzieci, tam jest starsze, można by... To znaczy ja przepraszam, ale po raz kolejny uważam, że to nie jest argument, który byłby argumentem rozsądny, bo w tym momencie te dzieci są młodsze tutaj, ale za 5 lat będą inne miejsce młodsze dzieci. To nie będziemy przecież co 5 lat zmieniali uchwały tylko dlatego, że tą dalej o 100 metrów nie są młodsze dzieci. Ale będziemy zmieniać, bo dzieci rosną i za chwilę będziemy dzisiaj ustalimy przystanek, dzieci nie będzie, pojawił się problem. Będziemy został przy tym drzewach, to jest raz. A poza tym, panie burmistrzu, co pan powiedział, że dziecko mogłoby przejść 200 metrów, to lepiej niech starsze dziecko idzie, a nie młodsze 200 metrów. Także według mnie jest to rozsądny argument. Trzeba zostawić przystanek tam, gdzie są młodsze dzieci, mniejsze. Czy przystanku numer 8 jest dziecko, które chodzi do pierwszej klasy? Jedno. Tak. A czy przystanku numer 6 jest dwoje dzieci, jedno chodzi do trzeciej klasy i jedno gimnazjum? No i mamy rozwiązanie. Rozumiem, że przystanek numer 8 jest też tutaj w tej posesji. Przy posesji numer 8, tak, przepraszam. To on zostaje, czy jego tak? Zostaje. Ja sugeruję, że to też zostawić, tak? A wykreślamy ten numer przy posesji numer 6. Ja jeszcze mam pytanie, przystanki. Jakie jest oświetlenie na tym przystanku? Czy w ogóle jest? Bo tego nie pamiętam. To przy numer 8 nie ma wcale. Tam jest ciemno, tam w ogóle ciemno, tam nic nie widać. Ja akurat przez Gronów przyjeżdżałem wczoraj i tak sobie obserwowałem, jak są te lampy, bo
tak jak już sygnały zadają wcześniej, staramy się na deskach te lampy zakładać. Zostały założone już na lampa na port, na miarce i w studnicy. I kolejny ruch na pewno w następnym roku będziemy chcieli postawić właśnie lampy na granicy.